Robert, twój sparing w meczu z Oderką, w końcu dwie bramki. Można powiedzieć, że dyspozycja strzelecka wraca. No na pewno cieszą te dwie bramki, no ale ważne jest to, żeby podtrzymać tę skuteczność i no na pewno cieszy to, że wygraliśmy, choć to myślę, że to wynik tutaj nie był najważniejszy. Ciężko teraz trenujemy, okres przygotowawczy i staramy się jak najlepiej przygotować do tego. No właśnie, zagrałeś drugą połowę w meczu z Energii Cottbus, teraz pełne 90 minut. Powiedz mi, jak czujesz się po wznowieniu treningów? Na pewno te pierwsze treningi są ciężkie. Czuć w nogach treningi, no ale na pewno nie czułem się jakoś mega zmęczony. Na pewno w miarę upływu czasu ta świeżość będzie wracała i myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Mecz sparingowy to nieco inny bój, że tak powiem, niż mecz ligowy. Powiedz mi, jak wygląda wasze takie przygotowanie do tego meczu? Jest tak luźno w szatni? Mówicie, dobra, wychodzimy, gramy? Czy trener Guralczyk, który zresztą pracuje z wami od tego roku, ma nieco inne podejście i podchodzicie w 100% poważnie do takiego meczu? No nie, do każdego meczu podchodzimy w 100%. Trener nas do każdego meczu mobilizuje. Każdy sparing ma nam coś dać i podchodzimy w 100% do każdego spotkania. Mhm. Ze względu na to, czy to jest mecz ligowy, czy sparingowy. Powiedz mi tak krótko, jakbyś może nie ocenił, bo zawodnicy nie są od oceniania trenera, ale jak ci się pracuje z trenerem Guralczykiem, bo już w tej rundzie miałeś do czynienia i z trenerem Szatałowym, i z trenerem Urbanem, teraz macie trenera Guralczyka. No tak, na pewno trener ma swój warsztat, różni się od warsztatów innych trenerów, którzy tutaj byli poprzednio, ale trudno tutaj oceniać, jesteśmy dopiero tylko ponad tydzień pracujemy ze sobą, no na pewno te pierwsze wrażenia są pozytywne i oby tak było dalej.